Punkt Warszawa innowacyjna i nowoczesna. Wola w okolicach Ronda ONZ zmieni niedługo oblicze i Ronda Daszyńskiego, Praga Północ między Koneserem i Portem Praskim, te wszystkie inwestycje prywatne. Powołałam Radę do Spraw Innowacji. Dziś wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami budujemy warszawską przestrzeń technologiczną, za co-working, przestrzeń inkubacyjną. Chcę dać wszystkim partnerom budującym klimat przedsiębiorczości taką neutralną przestrzeń i takie miejsce jest właśnie tu na Smolnej. To jest pierwszy taki projekt miasta. Kolejne centrum dedykowane będzie sektorowi kreatywnemu i zaczyna już powstawać na ulicy Targowej. Z kolei we współpracy z Politechniką Warszawską powstaje też Centrum Transferu Technologii przy ulicy Filtrowej. Warszawa dziś jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Dzięki środkom nasz program nadal pozostaje na bardzo ambitnym poziomie, to jest średnio około 2 miliardy złotych. Bez nich nie byłoby dużych inwestycji, takich jak druga linia metra, Czajki, mostu Skłodowskiej Curie, węzła Opuszańska, wielu innych. Myślę, że będziemy gotowi do pozyskania dotacji na kolejne odcinki linii metra. Mam zamiar w związku z tym rozpocząć cykl debat na temat przygotowania miasta, mieszkańców, przedsiębiorców do nowej perspektywy budżetowej. Wierzę, że przyszłość nowoczesnej gospodarki jest w miastach. W ciągu ostatnich 2 lat Warszawa przyjęła blisko 40 tysięcy polityków. Dzięki temu, że mieliśmy prezydencję, myślę, że zdała test i wtedy, a co najważniejsze, zdała test na gospodarza, organizując Euro 2012. Bardzo po tym, żeśmy podskoczyli w rankingach, na przykład stała się drugim po Londynie najbardziej atrakcyjnym miastem dla inwestycji na europejskim rynku nieruchomości. Według ostatniego raportu ONZ Warszawa, wyprzedzając Lizbonę, Pragę i Moskwę, stała się 19. najlepszym miastem do życia na świecie. Nigdy w historii Warszawy nie znaczyliśmy aż tyle. Nie była tak ceniona i wychwalana. Atrakcyjność Warszawy nie jest wcale zbudowana na wysokiej stopie zwrotu z nieruchomości, ale na stabilności i na demografii. Wysoki odsetek młodych ludzi, na ofercie kulturalnej, a także takich aspektach jak czystość i bezpieczeństwo. Warszawa jest dzisiaj jedną z najbezpieczniejszych stolic w Europie. To są takie nie tylko nasze, ale obiektywne statystyki. Pięknie prezydent Starzyński mówił o Warszawie Wielkiej. I nie ulega wątpliwości, że Warszawa staje się wielka z dnia na dzień, z godziny na godzinę, a my staramy się w tym współuczestniczyć.